To znaczy ośrodek zarządzania kryzysowego jest powiadomiony. No jeszcze raz, jakby się pan przedstawił, proszę pana. Przedstawiałem się panu. Sposób umożliwiający zanotowanie. Instalacji Konfederacji, mówiłem czasów polskich braci. Na 10 miesięcy jestem skazany za to, za Chepenin, który doprowadził skazanie Kiszczaka, który on był skazany na 1,5 roku w zawieszeniu i go sądzono przez tam 20 parę lat. Dzięki naszemu Chepeningowi udowodniliśmy, że Kiszczak jest zdrowy, może odpowiadać przed sądami, a sądy w sposób celowy mataczą. No przecież to nie jest nic innego jak pozostałości stalinowskich popłuczyń w tych sądach, które chronią wszystkich zbrodniarzy stanu wojennego, no i oczywiście tą całą korupcję. Przegnali na 10 miesięcy człowieka, który walczył o wolną Polskę. Walczył i robi to latami. I przykre jest to, że teraz, kiedy nadeszły czasy, że teoretycznie to wolną Polskę mamy. Zagrożnik dostał za to, że bronił sprawiedliwości, za to, że twierdził, że zbrodniarze stanu wojennego do dzisiaj nie ponieśli konsekwencji za to, co robili. Dostał wyrok, wyrok dwumiesięczny. Po odwołaniu się ten wyrok został zamieniony na 10 miesięcy aresztu. To już właśnie zagłębiarnik jest tutaj dzisiaj, po to, żeby za kilkanaście minut stawić się w tym areszcie. Co jest strasznego dla mnie osobiście, powiem Państwu tak od serca. Ponieważ uczę w szkole polską młodzież, w szkole średniej, co my nauczyciele mamy tej młodzieży powiedzieć? No, najprawdopodobniej to, że warto się starać, warto walczyć o sprawiedliwość, że żyjemy w wolnym kraju, w wolnej Polsce, gdzie sprawiedliwość będzie przestrzegana. A co się dzieje? Ręce opadają. Tej sprawiedliwości nie ma. Jak można wierzyć w sprawiedliwość w Polsce, kiedy polskie sądy wydają takie wyroki? Za co? Za to, że człowiek tej sprawiedliwości broni. Dziękuję Państwu bardzo za to, że jesteście tutaj z nami. My ciągle wierzymy w to, że nadejdzie czas tej pełnej sprawiedliwości, bo to właśnie tutaj jesteśmy. Wierzę głęboko w to, że spotkamy znowu Zygmunta Miernika nie za 10 miesięcy, ale dużo wcześniej, bo będziemy walczyli o to, żeby został uniemieniony. Dzień dobry Państwu. Ja wiem, Elu, co powinnaś powiedzieć swoim uczniom i co im masz przekazać. I trzeba przekazać, że polskie sądownictwo i wymiar sprawiedliwości, przynajmniej w tej części, w jakiej składa się z ludzi niegodziwych, powinien zostać natychmiast naprawiony. Tą drogą do tej naprawy musi być z całą pewnością analiza orzecznictwa. A jeśli przyjrzeć się temu orzeczeniu, dlaczego 10 miesięcy, dlatego tak jest? Dlatego, że każde wątpliwe moralnie środowisko najbardziej na świecie boi się śmieszności. A to, co zrobił Zygmunt Miernik, czyli ja przypomnę Państwu, żeby nie było wątpliwości, znaczy on został osądzony za to, że rzucił ciastkiem takim z tą skremem, z bitą śmietaną. Nie rzucił, tortem. Nie ma wyroku jeszcze. Nie, rozumiem. Ja powiedziałem, za co został osądzony, a nie co zrobił. Za to, że rzucił sędziego, który przedwcześniej orzekł coś absolutnie idiotycznego w sprawie Kiszczaka Czesława, który jest zbrodniarzem, który jest autorem stanu wojennego, na który ma krew na rękach, który ma zdradę w sercu i tak to już pozostanie. I trzeba pamiętać, że to towarzystwo, to mówię wątpliwe moralnie, dość obrzydliwe towarzystwo sędziowskie, najbardziej na świecie boi się śmieszności. Ten gest rzucenia tortem, który tak doskonale znamy z dawnych niemych filmów i z komedii. Najsmutniejsze jest to, że oni ogłaszając te wszystkie wyroki mają strasznie takie poważne miny i w związku z tym być może należy im w tym kontekście dać nagrodę imienia Bastera Keatona za utrzymywanie kamiennej twarzy. W każdym razie jedno, co mogę powiedzieć, to pamiętajcie, przypomnijcie sobie Państwo, że oprócz e-maili istnieje zwykła poczta. Taka ze znaczkiem, z kartką, z listem. I pamiętajcie, że każdy z Was co najmniej raz w tygodniu powinien wysłać do Zygmunta kartkę, list
cokolwiek. Tak, żeby tych listów było dużo i żeby było widać, żeby władze tego zakładu karnego, które mam nadzieję będą go traktować godnie i przyzwoicie, wiedziały, że jest to specjalny człowiek i żeby czuły, że to, że go tu trzymają, jest wynikiem gigantycznej niesprawiedliwości. A druga rzecz, którą można robić, również wysyłać pocztą poleconą najlepiej za tym potwierdzeniem odbioru częste prośby o widzenia. Oni będą musieli odmówić, ale być może będą musieli w tym celu zatrudnić dodatkową sekretarkę. Naprawdę, to jest metoda, którą udało się wyciągnąć z więzienia, którą udało się objąć opieką bardzo wielu więźniów w różnych krajach i pod różnymi reżimami historii. I widać, że dobra zmiana jeszcze nie wszędzie trafiła. Znaczy, no, ostatnią noc w areszcie spędzili ludzie, którzy na pomniku Bieruta, znaczy w grobie Bieruta na wojskowych Powązkach napisali prawdziwą informację, że mają do czynienia z katem i opatrzyli ją potrzebnym tam znakiem czerwonej gwiazdy. Być może też trzeba będzie ich odwiedzać, a być może dobra zmiana wyprzedzi tamten proces. Dopóki te popłuczyny stalinowskich rodzin zostaną w sądach, nie zmieni się nic. Żadna dobra zmiana nie nastąpi, bo nadal będą chronić swoich kolesi, swoje układy. Żeby dobra zmiana nastąpiła, musi być zmiana sądownictwa, gruntowna. A to się da zrobić, tylko trzeba chcieć. Ja wiem, że będą byli jak potępieńcy. Ja nie proszę o ułaskawienie. Ja proszę o wznowienie procesów, tych wszystkich procesów, gdzie byłem wskazywany, oskarżony. Bo przecież jak to może być, że policjanci fałszywie oskarżają? Policjanci, którzy usiłowali mnie zabić. Co tutaj kolega Krzysztof może na ten temat coś więcej powie. Oni są niewinni, bo to są chwyty obezwładniające rzucać człowieka na kant pomnika o stopnie. Dużo nie brakowało, żebym botnicą mógł uderzyć ten wypadek. Ale byłby wypadek. Dotąd, dopóki będą te sądy, a nie sądy sprawiedliwości, sądy muszą być niezawisłe, ładu przysięgły. To gwarantuje rozwój naszego kraju. I nie sędziowie z dziedzictwa, ale sędziowie z wyboru. To jest konieczność. Im więcej tego wcześniej władze zrozumią, tym wcześniej ruszymy do przodu. Dość tej bezczelności wymiaru sprawiedliwości. Ja nie mówię, że wszyscy są tacy. Ale większość to jest wyliczone z rodu narodu. To jest trzecie pokolenie sędziów stalinowskich. I dość. Jeszcze raz przypomnę. Pani Joanna Dryl, sędzia, i to jej udziałem powinna być ta infamia, o której mówiłem. Pani była, a też się zafundowała sama. Pod więzieniem w Wojkowicach, ponieważ dzisiaj będziemy mieli ponownie więźniów politycznych w naszym kraju i nie będzie to pan Kijowski, który deklaruje, że wybiera się gdzieś do więzienia. Niestety nie będzie to pan Kijowski. No nie będzie to Lech Wałęsa, który to zapowiada, ani Danuta Wałęsa, ani pani Gronkiewicz-Walc. Wiemy, jakie przekręty są z kamienicami w Warszawie, z gruntami warszawskimi. No niestety nic nie wskazuje na to, żeby Hanna Gronkiewicz-Walc miała być dzisiaj aresztowana. Natomiast dzisiaj do więzienia trafia Zygmunt Miernik, więzień polityczny PRL-u, internowany w Zabrze Zaborzu, uciekł zresztą z tego internowania, to bardzo dzielny człowiek. I on dzisiaj idzie do więzienia, to jest pierwszy przypadek przecież od dawna człowieka, który idzie dobrowolnie do więzienia, bo mógłby się ubiegać o przedłużenie czasu, mógłby powiedzieć, że jest chory, bo ma przecież cukrzycę, mógłby stosować różne sztuczki, mógłby składać wnioski, mógłby odwlekać to uwięzienie. On ma odwagę taką obywatelską w sobie, taką jaką mieliśmy w latach 80., żeby świadomie pójść do więzienia, żeby pokazać w jakim stanie degrengolady jest wymiar sprawiedliwości w naszym kraju. Jak ciężko chore jest sądownictwo, sądownictwo, które od ćwierć wieku nie potrafi skazać ani jednego przywódcy PRL-u
za zbrodnie komunistyczne. Ani jeden przywódca PRL-u nie został skazany. Ani jeden nie poszedł do więzienia przedstawicieli hunty wojskowej. Już nawet Trybunał Konstytucyjny uznał, że to była nielegalna, przestępcza hunta wojskowa. I mimo to ani Jaruzelskiego, ani Kiszczaka nie wsadzono nawet na jeden dzień do więzienia. Ani jeden sędzia dyspozycyjny, ani jeden funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, ani jeden prokurator stanu wojennego, czy stalinowski, ani jeden sędzia stalinowski, ani jeden prokurator PRL-owski nie zostali skazani, już nie mówiąc o wsadzeniu do więzienia. Dotychczas skazano tylko kilkunastu szeregowych funkcjonariuszy UB, szeregowych funkcjonariuszy Służby Więziennej, szeregowych funkcjonariuszy ZOMO, którzy strzelali na kopalni Wuju. I to jest wszystko. A gdzie kierownictwo tej zorganizowanej przestępczej mafii państwowej pachołków moskiewskich? Gdzie są pierwsi sekretarze partii komunistycznej? Gdzie są ci szefowie SB? Do dzisiaj generał Ciasto i na wolności odpowiedzialny przecież za porwanie i zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszy. Jeżeli jest taki kraj, w którym zbrodnie komunistyczne są nierozliczone, sędziowie, prokuratorzy, zbrodniarze dalej kierują tymi instytucjami, to nic dziwnego, że nie da się walczyć z korupcją, że nie da się rozliczyć Lewandowskiego za prywatyzację złodziejską lat 90. czy pani Sawickiej za prywatyzację ostatnich 8 lat, a generała Bielawnego za przyczynienie się do śmierci pod Smoleńskiem elity polskiego narodu 96 osób, skazano wyrokiem zawieszenia. Ten sam sąd okręgowy Warszawy. A Zygmunt Miernik, wpierw skazany 2 miesiące przez panią sędzię Dryl z rodziny ministra komunistycznego Dryla jeszcze z czasów Gierka i podwyższył to sąd okręgowy do 10 miesięcy więzienia. Prawie rok. Oczywiście liczymy, że pan prezydent tutaj zareaguje, liczymy, że opinia publiczna, wielu posłów złożyło interpelacje, dzisiaj dzwonili nawet do mnie pan poseł Melak, marszałek senior Sejmu Kornel Morawiecki, no bardzo wiele osób dzwoni właśnie z PiS-u i z Wolnych i Solidarnych, od Kukiza, którzy składają wnioski o kasację do ministra sprawiedliwości i do prezydenta. Rzecznik Praw Obywatelskich również zapowiedział złożenie kasacji od tego haniebnego wyroku. Także my tu przychodzimy pokazywać to bezprawie. Zygmunt się pięknie poświęca dla Polski. To jest ważne, żeby to zauważyć. A naszym zadaniem jest teraz organizować opinię publiczną i pokazywać naszą solidarność, domagać się dla niego statusu więźnia politycznego, żeby Komisja Wenecka zajęła się faktem, że w Turcji zamyka się przyzwoitych sędziów, którzy nie są muzułmanami, do więzień, a u nas zamyka się do więzienia nie decyzją rządu jak w Turcji, tylko u nas jest więzień polityczny decyzją sędziów komunistycznych. Też nie jest muzułmanin. On też nie jest muzułmaninem. Tak. Więc proszę Państwa, mamy odwrotną sytuację niż w Turcji i czas, żeby Komisja Europejska, Donald Tusk i Komisja Wenecka zareagowały na to przestępcze działanie w Turcji i w Polsce. W Turcji trzeba rozliczyć rząd za masowe czystki i wyrzucanie przyzwoitych sędziów, a u nas trzeba wyrzucić sędziów dyspozycyjnych komunistycznych, którzy wsadzają patriotów i chronią aferzystów. Czas na wymuszenie tej reakcji, czas na pokazanie opinii publicznej światu tej absurdalnej, przestępczej sytuacji. I to jest nasze zadanie na najbliższe tygodnie czy miesiące. Nie wiemy, jak długo ta kampania na rzecz. Podstawowe nasze hasło. Uwolnić Miernika, prawda? Zwolnić Miernika, wsadzić Michnika. No Stefana Michnika oczywiście. Uwolnić Miernika, wsadzić Michnika. I to będzie nasze podstawowe hasło na najbliższe tygodnie. Domagamy się od dyrektora aresztu, mamy pismo statusu więźnia politycznego, to z tego samego domagamy się od rządu i od Donalda Tuska, żeby to zgłosili Czerwonemu Krzyżowi. Domagamy się po prostu praworządności, rozliczenia zbrodniarzy, sędziów, prokuratorów dyspozycyjnych komunistycznych, którzy do dzisiaj kierują Sądem Najwyższym, doradca Kiszczaka jest w składzie Trybunału Konstytucyjnego. No przecież mamy w całym kraju
mnóstwo sędziów na kierownicze stanowiska, żeby przede wszystkim przypomnieć sędziego Godynia, czy sędziego Kryże, czy prokuratora Gorzkiewicza, zbrodniarzy, którzy kierują ważnymi instytucjami polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dosyć tego bezprawia, dosyć deprawowania następnych pokoleń. Także bardzo dziękuję, żeśmy się tu zgromadzili, że rozpoczynamy tą kampanię, że telewizja publiczna się tym interesuje, że są media niezależne. To są bardzo ważne rzeczy, żeby oddziaływać na opinię publiczną i my swoim przykładem patriotycznym, tu weterani z krzyżami, pokazują tą ciągłość pokoleń walki o Polskę niepodległą, sprawiedliwą, normalną. To nie jest premiera, ale to jest piosenka z takiej płyty, co to ona będzie za jakieś 2 tygodnie pewnie. Płyta jest poświęcona ludziom Solidarności, nosi tytuł Zapiski walki, zdrady i zwycięstwa. I piosenka z tej płyty, mam nadzieję, że mi się nie zgubi tekst. Nie tych okrągłostołowców, nie tych potłuczyń stalinowskich, nie tych, które zagarnęli. I myślę, że ten rząd... Byli pani sędzia Dryń, nasza niezapomniana Wydział 7 Karny Wykonywania Orzeczeń wzywa skazanego Zygmunta Miernika do stawienia się w zakładzie karnym Wojkowice
To jest miejscowość Wojkowice, kod pocztowy 42580, ulica Króla Jana III Sobieskiego 298. Celem odbycia 10 miesięcy, kary 10 miesięcy pozbawienia wolności, sprawa mocnego wyroku tutejszego sądu z dnia 1 października 2005 w sygnaturze 4K773 na 13. W razie niestawienia się dobrowolnie zostanie wydane zarządzenie o doprowadzeniu przez policję pod przymusem. Podpisane sędzia Karol Kosiński. No ale jak widać, Zygmunt się stawia, więc jest szansa, że pod przymusem był ci nie doprowadzą. Można sobie zrobić zdjęcie? Tak, no można. Bo zabiorą mu to, także to jest ostatnia okazja. 80 lata, kto siedział? Ręce do góry. Dobra zmiana musi dojść do wszystkich tych miejsc i mam nadzieję, że ta dobra zmiana do nich dojdzie szybciej niż się obawiamy. O. Fajnie. Zygmunt się pakuje, tak? Dwie krzyżówki dał, proszę bardzo. Ma dwie znaczki dla niego i koperty. Kawa jako waluta. Pokaż kawę, żeby to sfilmować, żeby mu zdjęcie zrobić. No i tak i ode mnie mój tomik wierszy z nadzieją, że może... Nie, tomik wierszy, żeby poczytał sobie. Tak, liryć się nie będzie, na pewno liryć. Pamiętaj, że on tak sali bez blindy. Tak. Jest on zwołowy i selektor. Teraz masz Kubińskiego książkę. Proszę bardzo. Franciszkiego zwrot, dobrze. No tak szanowni, proszę Państwa, ja tu mam pisma dla Ciebie, czyli tak Zygmunt. Poczekaj, tu masz szybę na lewej. Sobie, schowaj, spakuj. Poczekaj, bo to mi będzie potrzebne. Przyszłaj na chwileczkę, Zygmunt, bo... Musisz się popakować, tak. Dobrze. I jeszcze powiedz, że dyrekcja więzienia ma u nas kredyt. Kredyt zaufany. Tak, że dyrekcja więzienia na razie ma u nas kredyt. Ja z panem dyrektorem rozmawiałem, muszę powiedzieć. Był bardzo uprzejmy. Powiedział, że no, będzie zgodnie z prawem Zygmunt traktowany, zgodnie z zasadami należnymi dla więźniów politycznych. No mam nadzieję, że dotrzyma słowa. Wszystko? Teraz tak, żebyś wiedział. To są czyste. Czyste druki masz, żebyś mógł sobie wysyłać jakieś pisma. Oprócz tego masz koperty, znaczki i wniosek, który chciałem, żebyś dzisiaj też złożył od razu, jak wejdziesz. My też złożymy na do dyrektora. Kopia pójdzie do Rzecznika Praw Obywatelskich. Burmistrz wtedy poinformowany o pobycie, bo byliśmy osobiście u burmistrza. Byliście, aha, byliście, tak? Delegacja krakowska była u burmistrza. No to bardzo dobrze. Trzymaj rękę, żeby mogli filmować. Tak jest, no jeszcze, tak jest. Żegnamy kierunkę. Cisza. A może tego domofona trzeba nacisnąć? Odciśnij domofon też, tak. Powiem, że ty to centrum kształcenia uczelni. Nie przyjmują. W tej bramie. A w swojej pęczowować. Tu, no. Będziesz musiał... Proszę Państwa, jest kilka bram, także znając życie, będą nas odsyłać. Ale noszą do końca. Czapkę mi da. Cześć Zygmunt. 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 Miernik. Zygmunt Miernik! Zygmunt Miernik! Zygmunt Miernik! Zygmunt Miernik! Zygmunt Miernik! Zygmunt Miernik!